To jest spektakl dla dzieci, poruszający sprawy przyjaźni, przyjaźni między sobą i przyjaźni przede wszystkim do przyrody. Więc tutaj bohaterem jest przyroda, zwierzęta, ale to jest skierowane do dzieci, chociaż ja właściwie nazywam sobie to spektaklem familijnym, familiarnym też, dlatego że jak pisałem tą bajkę, to testowałem to na moich dzieciach, czyli na rok temu, no to czyli na 5-letniej mojej córeczce i 10-letnim synku. No ale jakby rozmawialiśmy o tych sprawach, czy ta scena jest czytelna, czy wiedzą, dlaczego na przykład nie można rzucać śmieci do lasu, czy trzeba pomagać w jakiejś scenie. Tak? Właściwie jest to dla mnie spektakl dla dzieci, ale familiarny tak na tyle, żeby też rodzice mogli wytłumaczyć dzieciom, dlaczego niszczy się przyrodę. Ja generalnie jestem muzyczny, nawet jak piszę teksty, to wiem, jakie powinny być mniej więcej rytmy, jakie tonacje. Dla mnie to jest dosyć naturalne, sam też gram, więc skomponowałem piosenki już na etapie pisania tekstu. Natomiast audiosferą, tak muzykę, która wypełnia przestrzeń, ale też nie tylko jest nagrana, ale aktorzy wydobywają właściwie większość dźwięków, no to już się zajął Tomek Antonowicz. No i Ignacy zrobił przygotowanie muzyczne, też rozpisał na głosy, także nie wszystko zrobiłem sam, ja jakby dałem taki materiał, do tego, pomysły pewne muzyczne, natomiast muzycy zawodowi już zaczęli się tym zajmować poważnie. Generalnie sam zawsze grałem rockową muzykę, więc to jest w takim sosie rockowo-podobnym, trochę reggae też jest, blues, rockowe rzeczy, ale metalowe, punkowe, także mamy różne odcienie muzyki rockowej, jakby w to idzie. No i dużo ambientów też, to znaczy dużo jest przyrody, ptaszków, wróbelków, skowronek, także ta sfera audio jest związana po prostu z przyrodą. Jakie ma Pan zdanie na temat spektakli dla dzieci? Jakie to powinny być spektakle? Czy to powinny prowadzić młodego widza wprost do odpowiedzi na jakieś pytania, wprost go edukować? Czy ma Pan jakąś tam inny pomysł, inną No ja mam ścieżkę? trójkę dzieci, więc widzę, że najlepiej się dzieci po prostu wychowuje. Po pierwsze dzieci się wychowują patrząc na nas, bo nie będą inne niż my. A po drugie przez gry i zabawy. Takie wsadzanie, że tak powiem, ekstatedra, jakichś prawd generalnie się nie udaje. Więc ja też tutaj w tym spektaklu staram się utrzymać trochę zabawy, jednak gry z publicznością, żeby to było jednak troszkę przestraszyć, troszkę rozśmieszyć, ale nie ekstatedra. Wręcz odwrotnie, bardzo blisko widza. I tak uważam, no tak jak się wychowuje, trzeba się bawić dużo z dziećmi, generalnie. Uważam, że to jest podstawa, jakoś w porozumieniu z dziećmi, a później na starość, żeby nam dały szklankę wody. Czyli jednak wychowanie do No opieki. tak, w tak ciężkich czasach. No właśnie, ciężkie czasy, a spektakl jest o przyjaźni. Proszę powiedzieć, czy w tym spektaklu będzie również mowa o tym, że pielęgnowanie przyjaźni jest trudne, oprócz tego, że oczywiście warto i tak dalej. Czy Pan daje jakieś wskazówki na ten No temat? tak, bo tu mamy dwa różne zwierzątka. Mamy pingwina, który uwielbia rodziny. Jest familiarny właśnie z zwierzęciem. No i jest pingwin, który jest wsobny, który się chowa w sobie. No i no muszą się dogadać, chcąc razem dotrzeć nad morze. W związku z tym te dwa przeciwieństwa muszą się jakoś wyczyścić charakterologicznie, żeby jednak się dogadać. Więc, a przyjaźń sama w sobie jest chyba najtrudniejszym. Że przyjaźń jest bardzo trudna w ogóle. I się najlepiej poznaje przyjaciół oczywiście w biedzie, bo tutaj mają bohaterzy nasi różne przygody, które wystawiają ich charakter, czyli egoizm na próbę. Czy pójdę, pomogę, czy zainterweniuję, czy jednak pójdę swoją drogą. Spektakl przeznaczony dla dzieci od. No, myśmy tutaj zakładali od 5 w górę, tak, moje dzieci. Bardzo dziękuję. Dziękuję.